jak sobota to. Porowo dwuja i gaz do chuj. Nie liczy się nic. Ja czekam na ciebie, otworzę ci drzwi. Wiesz to taksi, już i do mnie wróć. Ja czekam na ciebie. Uwaga, popierdolnie. Nie liczy się nic. Ja czekam na ciebie, otworzę ci drzwi. Wiesz to taksi, już i do mnie wróć. Ja czekam na ciebie, bo znów brakuje cię tu. Nie liczy się nic. Ja czekam na ciebie. Cześć, siemanko, z tej strony Akrowariat, witam was na serii Polska wieś sąsiadem, jest ze mną Crispin. Witam. Jest to odcinek 12. Dziś na sklepie czeka na nas nowy nabytek, w sumie to 3 aż. Na jakim sklepie? Na sklepie. U chłopaków na firmie, a nie na sklepie. No to sklep. W sumie na sklep nic. No, co, przebiegniemy się? Dobra, to ja idę z sąsiad pracować ciężko. Dobra, ja zaraz też wyjeżdżam kombajnem. Chyba, że ty potrzebujesz czegoś. Właśnie, chodź, wrócisz mi Ursusem. Bo żebym się już nie cofał. Możecie widzieć. A, czekaj, miniaturka. Stary. Na szybko. Pyk. Pyknięta. No tak. Pomoż tego Ursusa, chłopiec, co kupiłeś, nie dostał. Bo to nie jest do Ursusa. Pierwszy zestaw to jest Renault 155 z silnikiem 3-metrowym i Agromasz Unia. Czy to Unia? Po prostu Unia. Ursus pomysł 4-metrowego. Widzę, fajna ta Unia, nie? Co? Czekaj. Kabin nie da się podpiąć, wiem. Nie kabin. No. Naklejki latają po prostu. Ale nic. O stary, on mi podskoczył. Naklejki, chłopie lewitują mnie. Co ty gadasz? No, to z tyłu. Jak jest podniesiony. Jak go podnosi, chłopie, ja nie dojadę. Dojedziesz. Warto wyjechać. O, sąsiad, ktoś ci tu poprawił ten. Wiem. Dobra. Ja... O! Tutaj muszę ustawić. Małe tego spą jak mięso. Nie wiem, będzie chyba przebudowa. Ale to dopiero... Zobaczy się zawód. Oho, już pogięty ciągnik. Co tam zrobiłeś? Przywaliłem paczkę. Kluczyk go postawię, nie? Dobra, nawet nie odpinaj. Sorry, że gadam przez nos, ale jestem przychorowany. Także no. Dobra, ja lecę. O. Dobra, to ja też lecę. Naprawdę? Co? Ja miałem jeszcze pół tony pszenicy w tym kombajnie. Aha. Ty, zastanawiam się, czy lecieć rzepaki, czy pszenicę. O kurde, stopera nie puściłeś. Ja puściłem. Puściłeś? Puściłem. Od początku leć. Będziesz ja muszę pamiętać, nie? Ej, co ja tak widzę? Pszenicę akurat nie muszę je wysypywać, dobra. A gdzie ty jedziesz? Ciągnąłem przed odcinkiem na te rozwalowane takie. A. Bo odcinki się nie nadaje. To... Ja. Mam nadzieję, że jakieś auto nie będzie. Jakieś boto. Oho. Żebym wykrakał. U stary. Jak coś znaku nie mamy na jednej drodze. Czekaj, muszę to zrobić. Dobra. Jakub. Oho. Jak zawsze się tu mieściłem, to tym razem w słup przy... No.
Tak. Kto tu te słupy dawał? Jezu. Drugi słup skasowałem. No to już jak nie umiesz jeść, to nie nasza wina, nie? Ten chłop z lawety się śmieje. Komu on to przywiózł, nie? Bo on jest na CB. Był przez chwilę. Bo strzelałem jego śmiech. Powiedział, jakimś debilowi przywiozą nowy nabyt. Nie umie jeździć nic. Ty masz w tym sezonie kuku posiane? Jakie kuku? Kukurydze. Kuku na moniu tu może być. Dobra, tutaj lecimy. Sieczkę. Sieczkę palisz? Ta, na tym krzywym znają płacę się. Chyba, że chcesz go znaleźć. No, tak. No. Marzenia tak. Masz. Te pole zawsze na ścieżkę jest skoczone. Co fakt, to fakt. Ty, ale opłacało się te ścieżki robić. Co nie litować bez kitu. Ej, tu też jeszcze niepełno siedziałem. I ma jest wyłączone bardzo. Teraz masz włączone. Działa, ja to pamiętam. A nie, nie działa. No bez kitu. Przez chwilę działało mi się parę metrów za te. Musimy, jak odpalamy serwer, to trzeba być włączone, wiesz. Ale zlagowało. Ciekawe czemu. No bo weszłem do środka. A. Już masz 20 minut odcinka, coś. No tak, chciałbym. Ej, nawet nie dojechałem do połowy, nie dojechałem, już mam 50% tutaj na to. Uhu, nice. Sypię w tym sezonie, sypię. No już mam 35%. A gdzie ty kościsz? 122. Ale te ścieżki już zabierają, nie? Ja. Ale lepiej wygląda to. Ole ci ścinki dostałem. Farmiga? Ja. No właśnie też jak spojrzeć. Takie dwie, takie malutkie, takie sekundowe, nie? No. A ty tu. Jak host dostaje, to ty też dostajesz. O, dalej ścinka. Nie wiem, czuję i nic. Pytanie czemu, bo wcześniej nie miałem. No mapa się wczytuje, jak nie biegałeś. W sumie fakt. Masz odpowiedź? Mam. No. Ja na ziarno chyba polecę na sezon na kupienie. A ja bym w kieszonkę polecił, bo w ogóle tutaj jak sobie kieszonki nie było. Kombaj na razie jest idealny. Nie ma co zmieniać. Jeszcze posłużę na parę sezonów. Sorry, kombaj jeszcze jeden był nabytek. Neptun przecież. A tu już mówiłeś. A jo, nie mówiłem. Nie mówiłem. Nie mówiłeś. Nie mówiłem. Mówiłeś na nawozy. No to na nawozy robiłeś. Chyba możliwe. Nie wiem, nie pamiętam, ale wiesz, masz to powiedzieć dwa razy. Nie, mówiłeś teraz, przypomina mi się, że nagrywaliśmy przecież. Możliwe. To ja mówię, że sąsiad mi podpierdził maszynę. Ja już mam 70%. Ja już mam 100, a dojechałem idealnie w jedną stronę. A ile ty masz zbiornik? 4,5. To ja mam 6 prawie. Pięć 400 chyba. Dokładnie. Renoweczko będziesz czekał? Jo. Już szczepiona stoi. A już muszę to zobaczyć. Łoporowo.
To dawaj, dawaj. Przyjedziesz, bo akurat poczekam. To ja mam 80% dopiero. Nie chcę się w niczym postawić, o proszę. No bo nie miałem gdzie. No lepiej to wygadasz. A ty zasłony. Opornik na pani. Nie, lepiej z tymi ścieżkami wygląda. No. Bo jak nie masz nawigacji, nie? Ty w sumie możesz założyć nawigację do swojego pasa. Ale ja mam. Nie, masz, nie widzę. Stary, pod przycisk. Ale nie o to mi chodzi, że na górze, na dachu powinien założyć. A po co? No ja tak gram, nie? Nie ma możliwości takiej. Jest, to ty kłamiesz, na samym końcu każda maszyna ma. To jak to dajesz mod na ten, to musi mieć. Te stare na przykład nie mają, nie? 60 takie. Ale mod pasażer, nie? Się przydał zaraz. Mamy. Ale ten kombajn nie. No nie ma, ale mamy. Ile ty na godzinę kosisz? 10. Ja 8 z piszkę, ja w tym. 94. Do końca dojadę. 6. No. A stąd będą jakieś katurlać. A, bo tu masz ekran. 8. Dojadę, nie dojadę, dojadę, nie dojadę. Dojadę. No dobra, zostaw. Dobra, nie będzie opalony. Zabiegniemy się, kawałek. Daj, to szybciej są się. Ej, ja się zgubię. Nie chcesz. O, jestem. Daj, odpalaj. Ja muszę to nagrać. Prawo, lewo? A, prawo. Lewo jadę. No i on, ten dyk nie przejdzie, zapomniałem, że nie jest pokoszony jeszcze. A, ale wie. Aha, tylko jedną przyczepę ciągnę. Dobra. Dlatego czekałem, aż pojedziesz. Chciałem się tu przednio odczepić, ale mnie nie skapnie się, nie? A, ja szłem po przyczepę i nie, też się skapnie. Mówię, co tu mam dla nic, chłopie? Tu widzę jeden problem w tej renówce. Jaki? Jak zajadę na pole, przyjdziesz, zobaczysz. A ty co robisz z tą historią? Sprzedaję ją. Ładna. Kupię. Kupisz? No, 50 groszy daj. To nie sprzedaję. A jak coś to przyjdzie. A gdzie jesteś? Na polu. Dobra. Żegna ty idzie. Ła. Dobra, już idę. Ła. Bez słowy to tutaj za dużo nie będzie. A o co chodzi w tym? Czekaj. Zobacz na przednie koło i błotniki. Mówiłem, że ona ma problemy z przednią lampą. Ale błotniki leżą na kołach. A. No bo ta przednia już tak skacze, wiesz? Przecież no. Mówiłem. No ale to takie, to tam, wiesz. Nie wiem, o co chodzi. Dobra. Odpalamy. Wszystko git? A. Coś, ja tu ukradł ode mnie pomysł. Zobie. A jaki? No się, no. A. Nowego ciągnika, to już w tym sezonie drugi ciągnik kupię. Sakra. Skąd na to pieniądze bierzesz? Kradnę. Nie, no pożyczka była wzięta. Tak mało pożyczki masz? Już drugi ciągnik? Nie, coś mi tu nie pasuje, w sensie tak nakładam. Zetora wziąłem pożyczkę 5000. A.
Teraz mam 90. A jeszcze dołożyłem ze swoich 15. A jo, ja nie wezmę tyle pożyczki, co ci mówiłem, bo ja mam jeszcze swojego hajsu. Teraz ty, soja była na sprzedaż. O. We wrześniu. Dobra. W sierpniu wrześniu. Maj było. No, to dzisiaj się sprzeda. Możesz na ciepło też to zrobić. Dlatego jedno przyczepę masz zostawioną, to możesz sobie tam. Masz 8? Czy dzisiaj sprzedawać po takiej cenie 1400? Gdy ona kosztuje 200? Masz tutaj spada? Ja zapomniałem o tej sali tak szybko. Ja tak samo. No to w czerwcu. To czekaj, zadzwonię do Ryśka, nie? Rysiek to przy ty. Poza odcinkiem to sprzedam. Bez kitu. Trzeba będzie tak zrobić. To było raz. Raz do koła. Przejechałem znów i mam pół ten zbiornika. Znaczy ja dojadę tym zatorem na koniec pola. Chłopie, ale jak to fajnie wygląda, jak to gazujesz jego, nie? Kogo? Tak, no tego zatora i takie mijaki robisz, tak skręcasz to chwilę, nie? Na boksie nie bym się czuł. Nie. Zapierdzielasz i skręcasz, nie? Ja nie pytam, co ty tam robisz. No jadę po polu, no zobacz na mapę. Bo no, tak ja mi nie mapę mam wyłączoną. Nagrywam bez. Jak coś już masz 100 godzin. To jest plus 16 minut. Gidzik. Jeszcze na drugie pole chyba przejadę. Sypie to pszenica, powiem ci. Co? Sypie ta pszenica. Sypie. A ja nie mam w tym sezonie jęczmienia, no. A ja mam? Ja zawsze nie pamiętam. Nie, ty nie mam. Nie mam. Ale ty masz trzy pola aż tego. Pszenicy nie mam. Tak, trzy. A ja wiem, czego zapomniałem. Czego? Nie. Ciebie. Ej, po co chodzi, że ty masz więcej pól? Jak więcej? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam. A dobra, no już, dobra. Zapomniałem, że ty po soi zasłuchałeś jeszcze pszenicę. No. Jeszcze udało mi się zasiać. Bo ja chyba więcej zrobię na następnym odcinku. Na bagu. Co? Żniwa za dom? A dobra, nie mówię. No dobra, żniwa, wiadomo. Jak słyszeliście ciąg, to przepraszam. Nie było ciąg, bo powiedziałem żniwa za dom. A na OBS-ie zawsze słychać. Ale ja nie powiedziałem nic o ciągu. Ale o ciągniku. Bo mnie jechał przez drogę. A, ty. Myślałem, że dobra, teraz. Wiesz, wiesz, o co chodzi? Myślałem, że ja powiedziałem jak ciąg. Nie, to wiadomo, że to ciąg. Myślałem, że powiedziała Marku. Jo. Chyba od razu polecę na drugie pole. Na jakie? Które? No i... 113 chyba polecę. Zostaw sobie coś na mój odcinek, bo to jest zupełnie ciekawe, że system ma roboty. Jak rzepaki jeszcze mam do koszenia. A to ja robię odcinek ze rzepaki też. Dwa odcinki ze żniw? No tak, ja robię. Tak samo. Czy ja wiem? Ale ja wiem. Co, aby jęczmy z kości, pszenicę z kości i nic innego nie pokażesz? W sumie fakt. Jeszcze się zrobi odcinek z rzepaku. No jak nie chcesz, to możesz zrobić. Prawie zrobi się. A ty chcesz jeszcze dzisiaj nagrywać? Swój? W sumie jak już jesteśmy na serwerze. Teraz, ten. No możemy. Bo jak już jesteś na serwerze. Co nie, żeby wiesz.
Ja już kończę to pole. A jeszcze nie, ja dopiero którym przyjazdem. Nie widzieliście tego widzowie. Nie pytaj co odwaliłem. Ile minut odcinek robisz? 25, 26. Jakoś tak. A ty ile tak? Mniej więcej. Nie wiem. Pewnie też coś koło tego. No to dopiero na piątek jego dajesz, a? Jo. Ten na piątek leci. Bo ja taki zastanawiam czy ten spadek. No. Sorki za cięcie, ale no. Musiało być. Niestety. Już się wyspałem. Ale Crispin to nie wiem, żyje czy nie żyje. Z różą otwartą jechałem. Crispin? Nie jest, nie jest. No dobrze. W sumie tylko jedną wezmę chyba na słomę. Pole. Albo dwie. Dwa. Dobra. To już za sedlą nie zrobię najwyżej. Ale miki tyki tak. Jebać. Ale ta jedna przyczepa mi nie starczy, mogę dwie wziąć. No właśnie. Tak. Ja sobie jedną już mam pewną. Ja tak sam. Obydwa zbiorniki spam. Chyba chciałem tą mniejszą, nie? Jo. Ja mówię, a mało będzie sypać. Mało sypać będzie. Jak ja 2,5 przyjazdy zrobiłem i jeszcze mi zostało to na zbiorniku, ja pierdzie. To nieźle. Sypie w tym sezonie, ci powiem. Sypie, sypie. Bo w tamtym sezonie zapomnieliśmy drugie lewki dać tam, bo wszędzie na 50. Jo. Zamknę. Jezu, wszyscy jeźdźcie mamy. Stoi we w to, stoi we w to, stoi we w to. Nie mogę. Piki tiki tak. Opsia la lajka. Zrobię dwa jajka. Na której ty masz bana? Co? Na której ty masz bana? 2-3. 13? Nie. 2-3, nie 1-3. A. 2-3. Dobra. 3, 4, 5. Wiesz? Wiem. Ale ze szczegółami to mi nie musiałeś wyjaśniać. Byłem debilem, że tak wczoraj zrobiłem. Ale tu ja dostałem, a potem strzelił jedną pestkę, nie? A ty go zabiłeś i mówisz. Wiem. Ale to w grze, więc coś. Tak. Counter Strike. Blokowanie produktu. Tyki, tyki, tak. Jeśli nie masz ochoty, daj mi jakiś znak. Szła na sesz. No. Co? Szła dziewięć. Co? Szła dziewięć. Męczka do laseczka. Do zielo. Co się dzieje? Po prostu unudzi mi się. Kosić i kosić. Ciepło w tym kombajnie, człowieku. Tak, ja mam klimę. Właśnie, ja nie mam. Posznijcie. O, zielo. Na jego.
Zielone. Weź go chyba autorskie, jeśli ci wybalę. Ciekawe za co. Gdzie jest ta ulica? Nie jest ten dom. Gdzie jest ta dziewczyna? Co kocha biał? Co nam się dzieje? I tak. Jeśli masz kontenta i na sprawizdak. Słyszysz mnie? No. A to myślałem, że nie. Na jednym to, że wszystko ciężko ogarnąć. No. Tak, ile minut jest? 24. Po 30 ciągniemy. Tak ta przerwa była, to z minutę można odjąć. Ja odliczyłem ci minutę, nie? A, to dobra. Tak, to jak nie odliczyłem, to jest 26. Uff, tak szybko? No ale minutę jak odliczę, to jest 25. Bo ja muszę renówkę odwieźć teraz. Ja właśnie też, bo już mam pełny, a nie ma gdzie wysypać wiesz? Ty, ja nie mam pełny, wolnego miejsca. Ja tak samo. Chyba na halę będę sypał. Ja do tego. Kur. Gdzie? Do kur. Kur? Tak. Jak ty kur nie masz? No, a widzisz. Nie widziałeś. Nie, żartuję. Też na klepisko. Tu na razie jest klepisko. Klepisko, ale będzie San Francisco. A tu gdzie to kretowisko? Będzie stał mój punk. Opa. Miałem wypadek oku. Co? Co? Szkoda, że ty mi nagrywałem, nie? Co? On ma taki zakręt, ja nacisnąłem letku skręt, on się obrócił w 360 i nie uderzyłem nic i jadę dalej, nie? To nie jest. 360, okay. A ty idziesz drogo? No, drogo. To dawaj, bo ja już jestem obok. Czekaj, bo ja po renówkę dopiero przyszedłem. To ja już jadę, nie będę czego. No już wyjeżdżam. A już wyjeżdżam na głos. Nie, bo ja mam dużo jeszcze do krzyżenia jednego pola, nie pewnie. O nie, lepiej nie przekroczę na głoskę. Zapomniałem co zrobiłem, albo dobra przyjdzie. Co zrobiłeś? Nic, bo nic się nie działo. A tak. Co zrobiłeś na mojej głospie? Nic! Mówię, że tak nie odczujesz nic, nie? Nic, tylko takie oje. Bardziej śmiechowego będzie. Będziesz wierzył, to zobaczysz. Jak dobrze się przyjdziesz, nie? A którędy? Przodem, tyłem? Przodem. No dobra. Chyba, że chcesz tyłem, to wtedy nie zobaczysz. Ale już twoja, nie wybór, nie? Pod przodem sobie wjadę. Albo może nie bierze i to zostanie. To zostanie między mną. Między mną. Między mną. Co robi Sazia na dachu? A to ja nie wiem właśnie o tym. Mówisz, że sprzedajesz, a nie chciałeś mi sprzedać, no mówię, zniszczę ci ją, nie? Sorki, że muszę pociągnąć, nierealnie przyczepę, ale bym się nie zmieścił. O, tak, taki pokralny, tak. No bo musiałem, nie chciałem iść do niego wystawiać. Zmieszczę się? Jeszcze. A, tak za torem muszę wyjechać. A teraz pomyślałem, że ja mam nową rzecz na gospie. I mogę ładnie sobie tu usypać, nie? Mam, no tak. Ty, ja nie wiem, czy ja tu renówku do garażu się zmieszczę. Chodź, sąsiad, chodź szybko. Dawaj.
Tak, szybko. Tak to się profesjonalnie ten wysypuje na chwilisko. Proszę zobacz. Tak. O. Niestety nie mam tutaj dobrać. A ja muszę przyczepy zapisywać, żeby mnie wciągnęło pod mapę. Ile ta przyczepa ma tam? Ty też sobie zapisuj, nie? Ja w pamięci mam. No, a będziemy ciężko, to będziemy mieli zimę, to wiesz. Z tym zapomnisz. Mam tu taką karteczkę. 30 minut już jak chcę. Jest. 30? No. 31. O stary. Jest problem. No. Nie wiem, z czym jeszcze sierenówką. Dobra. Dobra, to sobie pod cinkiem wysypię. Co, kończymy? No. Dawaj to do mnie. Idziesz ty poczuć, co? Ja muszę coś... No czekaj, ja muszę coś ogarnąć, ale to potem ci powiem. Ale pięknie ona wygląda. Dawaj, dawaj. Dobra, to myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do następnego filmu oraz do poprzednich. Również zapraszam na kanał do Crispina. Link jest w opisie, tak samo link jest w opisie do naszego Discorda. Także co, trzymanko. Na razie.